Znalazłam się w tym miejscu na zaproszenie mojej nauczycielki, ponieważ jestem studentką Instytutu Konfucjusza. Studiuję już tam drugi rok, uczę się języka chińskiego. No i wpadłam, bo mnie zaprosili. I uważam, że jest bardzo fajnie. Uczy się również chińskiego na Politechnice Opolskiej w Instytucie Konfucjusza. Nie wydaje mi się trudniejszy od innych języków, aczkolwiek nauka pisma chińskiego jest bardzo czasochłonna i bardzo trudna, szczególnie w początkowej fazie nauki. Potem jest już coraz łatwiej, aczkolwiek ilość znaków jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża do nauczenia. To są pierogi o nazwie jiaozi, czyli tradycyjna potrawa chińska. W swoim składzie mają farsz mięsny, wieprzowy albo wołowy w tym przypadku, kapustę, pora i przyprawy, takie jak sosy sojowe. Chińska kuchnia jest zupełnie inna od kuchni polskiej. Używa się zupełnie różnych przypraw i zupełnie często innych warzyw niż w kuchni polskiej. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest bardzo smaczna, dlatego warto nauczyć się, jak przyrządzić niektóre chińskie dania. Thank you.